się i nie widzieli na torze. Na razie Suchecki gorszy od Klechy, Pedersen gorszy od Jonssona. Miejmy nadzieję, że teraz tutaj się wszystko zmieni. Już zawodnicy startują w tym wyścigu czwartym doskonale. Teraz Mimi Pedersen, ale świetnie. No i tam zmienia Suchecki. Szeroko powinien również dołączyć do swojego partnera. Na razie jednak Suchecki na czwartej pozycji. Pedersen pierwszy, Klecha bardzo bliziutko atakuje, młodziutki Klecha Pedersena. No Pedersen na razie jednak na prowadzeniu, ale ten Klecha rzeczywiście jest tutaj niebezpiecznie. Pod Pedersena próbował wchodzić Rowacki. Próbują bydgoszczanie atakować albo po dłużej, albo przy samym krawężniku, a Pedersen nic nie może zrobić. Bezradny Niki Pedersen. Kolejny taki sam atak przy krawędziku próbuje Robacki, a tam szeroko Krystian Klecha troszeczkę. Teraz Krystian Klecha pod Nikiego Pedersena i spada Niki Pedersen na dwa pozycje, ale tam walczy łokieć, łokieć z Klechą. Tak doświadczenie Nikiego Pedersena wygrywa tutaj w starciu z młodzieńszą szarżą Klechy. Pedersen jednak wyszedł na doprowadzenie. Ostatni łuk, ostatnie mety. Pedersen będzie pierwszy. Pedersen wygra ten wyścig.